Dzień dobry, moi drodzy. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Kolejny odcinek zagrajmy, moi drodzy, w Neverwinter Nights. I aktualnie wypadałoby... zobaczyć, jakie mamy tutaj towary. Styl Bishopa to mu oddamy. Ubierzmy sobie, moi drodzy, te regalia. Dobra. Zarobiliśmy sobie przynajmniej odrobinę. I chodźmy do... do dzbana. Może nasi towarzysze będą mieli coś do powiedzenia na temat... Dobra.
pogadajmy z tobą. Tak? Coś... Mogę ci w czymś pomóc? Nie uprzedziłem ich, że chcę odejść, więc nie rozstaliśmy się jako przyjaciele. Dobra, nieważne. Elani, coś mi powiesz więcej? Czegoś ci potrzeba? Nie znam już Bajor. Wszystko. Ten, kto nie może już szukać o coś takiego, może zdołamy wyjaśnić tę zagadkę tylko w... Czegoś ci potrzeba? Dobra. Świetnie. Co teraz? Nieważne. Niwka. Co się dzieje? Bishopowi tak. Czego chcesz? Wszyscy tego chcemy. Dobra. Tak. A ty... Mogę ci jakoś pomóc? Dobra. Widzę, że nic mi nie powiecie nowego. Czyli pora skompletować drużynę i kontynuować questa. Bierzemy zatem, moi drodzy, Kasavira. Bierzemy, moi drodzy, oczywiście Niwkę. I bierzemy, moi drodzy, Sanda. Sandą będziemy brali do końca procesu. Potem zastąpimy go, będzie jasna, Elani. Bo myślę, że dobry druid healer jest bardziej przydatny od maga. Dobra, przenieśmy się do czarny stawu. I udajmy się chyba tutaj. Thank you.
Dobra, gdzie mam się teraz udać? Zwróćmy do dziennika. Feorem chlamem, aby rozpocząć obwędek. Czyżby to było, moi drodzy, w zamku Never? Nie, bo tutaj jest tylko ten ziomek. Czyżby to był ten kościół w dzielnicy kupieckiej? Słucham, słucham. Serio? A przy okazji uzupełnijmy ci księgę zaklęć. Dobra, odpocznijmy. No proszę, mój czar nie wypalił. I udajmy się, moi drodzy, do świątyni Tyra.
pogadajmy z Chlamem, może będzie miał... Za chwilę rozpoczniemy rytuał Tyra. Opowiedz mi jeszcze raz o tym rytuał. To oczyszczająca, rytualna modlitwa, odmawiana w odosobnieniu, w domu sprawiedliwości. Gdy oczyścisz swój umysł i rozważysz swoje czyny, może uda ci się osiągnąć jasność umysłu, która pozwoli na uniknięcie rozlewu krwi podczas próby walki poprzez przyznanie się do winy. Choć wątpię, czy dzisiejszej nocy do tego dojdzie. Takie jest prawo Neverwinter i trzeba go przestrzegać. Musisz odprawić rytuał i przygotować się na poranną walkę ze swoim oskarżycielem. Jestem gotowy. Twoi towarzysze będą musieli cię opuścić podczas pierwszego etapu rytuału. Tak nakazuje tradycja. Zostawcie mnie, proszę, nic mi nie będzie. Chodź za mną. Chwileczkę! Rytuał Tyra może poczekać. Jeszcze ja mam coś do powiedzenia. Co ty tutaj robisz? Co ja tu robię? Jestem tu, bo chcę zająć twoje miejsce. Ta Torio wystawiła przeciw tobie wyszkolonego w laskanie zabójcę. Co to będzie za sprawiedliwość, jeśli ta mała żmija przyjdzie i każe ci walczyć z niedźwiedziem? Pozwól mi się z nim zmierzyć. To pies niegodny ciebie. Walczy tak, jak walczą laskańczycy, sztyletem w plecy, nawet zatrutym sztyletem. My wiemy, jak rozwiązywać takie sprawy. Walimy je, póki nie pękną. Oni to wiedzą i dlatego chcą tego pojedynku teraz, a ja chcę ich walnąć mocno. To taka sama walka jak każda inna, uspokój się. To nie jest żadna zwykła walka. Dobrze o tym wiesz. Mogę walczyć dla samej walki, ale ta zbrodnia, o którą cię oskarżyli, wyrżnięcie całej wioski, tu chodzi o więcej niż o zwykłą walkę. To niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe jak jasna cholera. Na bogów. To nie jest tylko walka, to honor i uczciwość, i życie twoje, i ludzi Zemberu, którzy zostali pomordowani. Po tym wszystkim, co spotkało ciebie i tych biednych wieśniaków, po poszukiwaniu śladów, składać ci to wszystko na barki. Na bogów. Ja chcę z nim walczyć. Pokażę mu sprawiedliwość. Masz prawo wyboru czempiona. Chcesz, by walczył on w twoim imieniu? Tak czy inaczej, musisz odprawić rytuał Tyra. Ale kiedy Lorn pojawi się jutro na polu walki, to twój przyjaciel będzie walczyć za ciebie. Dziękuję, Kelgar, ale poradzę sobie z Lornem. No dobra, ale słuchaj. Ten Lorn nosi się jak wojownik. Jest niebezpieczny, więc tylko po prostu uważaj na siebie. Odprowadzę twojego przyjaciela i wrócę. Niechaj spłynie na nas sprawiedliwość Tyra. Po prostu Kelgar jest za słaby. Tutaj potrzeba krasnoludzkiego obrońcy z postawą Pozostaniesz obronną. Tu, dopóki nie przyjdziemy po ciebie jutro rano. Spójrz na oblicze Tyra i pozwól mu spojrzeć na siebie. Jeśli jesteś osobą prawą słowem i czynem, to nie musisz bać się jego osądu. Możesz przyjmować gości, gdyż bardzo często sprawiedliwość nie znajduje się w słowach i czynach skarżonego. Możesz usłyszeć prawdę z ust tych, którzy są blisko ciebie. Wrócimy po ciebie rankiem. Dostatecznie tu dla ciebie spokojnie? To znaczy, skoro Kelgar już przestał gardłować, słychać go było parę ulic stąd. Właściwie dzięki temu łatwiej było cię znaleźć.
Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu, że tak tu wchodzę i walę prosto z mostu. Inaczej byłoby to strasznie nudno. Co masz na myśli? Muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że uda nam się w ten sposób zmusić Torio do działania. Próba walki to dość desperackie posunięcie, kompletnie nie w jej stylu. Dzięki temu naprawdę czuję się lepiej. A gdyby udało ci się pokonać Lorna, wpadłbym chyba w ekstazę. Wiesz, mógłbym ci pomóc. Chętnie przyjmę każdą pomoc, jaką możesz mi zaoferować, póki mieściłem w zasadach pojedynku. Weź to, proszę. Przygotowałem ci na jutro parę mikstur. W razie gdyby Lorn użył trucizny, podstępu albo zrobił ci parę wielkich dziur w piersi. No i nie musisz mi dziękować. To byłoby trochę krępujące. To teraz cię opuszczę, ale... Jeszcze jedna rzecz. Nasza przyjaciółka Torio chyba jest na krawędzi załamania. Takie rzeczy się dzieją, jak się ktoś przywiązuje do poronionych planów. Zupełnie jak ja kiedyś. A wydaje mi się, że Torio należy do tych, którzy lubią zwyciężać. Warto o tym pomyśleć, zwłaszcza jeśli później będzie zdana na naszą łaskę. Dobranoc. Nic z tego nie rozumiem. Najpierw kpin zamiast procesu i teraz jeszcze prawda ma zostać ujawniona przez nagie miecze. Wierzę w sprawiedliwość i wierzę, że ta walka to udowodni. Ta cała wasza cywilizacja, wiesz, to co chowacie za murami, natura nadal wami rządzi bez względu na to, co wznosicie, by się od niej odciąć. Niepojęte jest dla mnie, dlaczego tak was ciągnie do tych miast. Masz jeszcze czas, żeby odejść. Opuść Neverwinter, opuść to miejsce. Te wszystkie ofiary Wembeza mają zostać niepomszczone, moje sumienie mi na to nie pozwala. Od Highcliff wiele razem przeszliśmy, ale jeszcze przed Highcliff obserwowałam cię w zachodnim porcie. Widziałam, jak chodzisz po zmroku na Bajoro, jak nasłuchujesz, jak polujesz na nocne ptaki. Patrzyłam i trzymałam bestię z dala od ciebie, ale tu nie mogę ci pomóc z tym człowiekiem. Obawiam się, że on rozumie prawa natury o wiele lepiej od ciebie. Błagam, uważaj na siebie. To wiele dla mnie znaczy. Zostało mi już tak niewiele. Mój krąg zniszczony, a Bajoro utracone. Nie mogę stracić również ciebie. Zrobię sejwa. Kto jeszcze? Już czas. Torio i Lorn oczekują nas na polu walki. Nasher poprosił mnie, bym podkreślił, jak ważna będzie to walka. Zarówno dla ciebie, jak i dla samego Neverwinter. To wielki honor móc oddać życie za ojczyznę. Ciesz się tą chwilą. Tajemne bractwo z Laskanu już za długo miało wolny wstęp do Neverwinter. Ta próba jest sposobem na usunięcie ich z miasta. To, co stało się w Ember, było straszliwą zbrodnią. To oni za to odpowiadają, tego jesteśmy pewni. Walcz z Lornem, pokonaj go, a Neverwinter nie podzieli losu Ember. Nasher obiecał, że jeśli ci się powiedzie, to dostaniesz ziemię i tytuł szlachecki. Żyjemy w mrocznych czasach i będzie potrzebować każdego lojalnego sojusznika. Zrobię dla Neverwinter wszystko, co w mojej mocy. No dobrze, o więcej prosić nie mogę. Arena na ciebie czeka. Wiesz, w takich chwilach czuję się jak twój giermek.
Ja czuję się raczej jak gnom. A to dobrze, bo właśnie jestem gnomem. Ojej, spójrz na tych wszystkich ludzi. Ile bym dał za tak dużą publiczność? Cóż, może przy mniej krwawej okazji. Masz pewność? Jeszcze nie jest za późno. Możesz wybrać kogoś innego, by walczył zamiast ciebie. Nie, żebym nie miała wiary w ciebie, nic w tym stylu. Szandra, zmieniła się zdanie? Cieszę się. Po tych płaczach przez całą bezsenną noc i powtarzaniu w kółko jednego zdania, jak to szło, nie ma szans, żeby mu się udało. Grobnar! Przepraszam, nie tak. Jeszcze raz, przepraszam. To ja powiedziałem? Chcę, żeby odpokutował za swój czyn. Naprawdę. Ale ten człowiek jest jak góra. A jeśli zwycięży, cóż, jest poza naszym zasięgiem. Złożyłem przysięgę, że będę służyć Neverwinter. Muszę jej dotrzymać. Bogowie, ale mnie denerwujesz. Dobrze, idź, zobacz, czy zdołasz ruszyć cały Faerûn, skoro już jesteśmy przy tym. Chciałbym ułożyć jakąś pieśń, ale słowa mnie zawodzą. Czy oskarżycielka lub jej czempion są tutaj? Jesteśmy tu. Czy oskarżony lub jego czempion są tutaj? Oskarżony jest na miejscu, gotów. To, co odbędzie się dziś na tym polu, rozstrzygnie sprawę oskarżenia o spalenie wioski Ember i wymordowanie jej mieszkańców. Torio Cleven, ambasadorka Laskanu, oskarżyła osobę będącą w służbie Neverwinter i wezwała do próby walki, by rozstrzygnąć sprawę. Z upoważnienia ambasadorki będzie za nią walczyć jej czempion Lorne. Szkoda. Trzeba było rozważniej wybierać swoje ostatnie słowa. Odwołujemy się do Tyra, by rozstrzygnął ten spór. Niech osąd Tyra nas oświeci przez ostrza i siłę, przez równowagę i rozum. Dobra, daj, Gro, daj mi zasejwować. Ten ziutek nie powinien być taki trudny. O mój Boże! Wydaje ci się, że to twoje zwycięstwo. Niczego nie wygrywasz. Garius żyje. On chce twojej śmierci, a ty nie zdołasz go powstrzymać. To dalej, zabij mnie, jeśli starczy ci odwagi. Dotrzymałem warunku tej walki i nie złamię ich. Prawo nie istnieje. Ani tu, ani gdziekolwiek. To głupota. Nigdy nie zostanę ukarany za to, co zrobiłem w Emberze. I żadne prawo, żaden dekret nigdy nie zmyje tej plamy z twojego imienia. Nawet jeśli mnie pokonasz, to nie będzie zwycięstwo. Mieszkańcy Emberu pozostaną martwi. M-
nie zapewnię ci szybkiej śmierci. Wróć w niełasce do swojej ojczyzny. Sprawiedliwość została wymierzona. Osądziłem sprawę. Teraz, zgodnie z moim zamiarem, zostanie wykonany wyrok. Tajemne Bractwo Laskanu ma opuścić miasto Neverwinter w ciągu 3 dni. Na mocy dekretu królewskiego zabrania im się powracać w obręb naszych murów. Przedmioty należące do Lorna, czempiona ambasadora Laskanu, zostaną przekazane osobie, którą oskarżono. A ty, ambasadorze, będziesz teraz odpowiadać za sporo sprawek. Jeśli chodzi o osobę oskarżoną, sądzę, że potrzebujesz dobrze zasłużonego odpoczynku. Wróć, proszę, do zatopionego dzbana. To rozkaz twego władcy, żołnierzu Neverwinter. Lorn... Wieść o rozprawie dotarła do mnie szybciej niż ty. Mądrzej byś uczyniła, nie przychodząc w ogóle. Wybacz nam, mistrzu Gariusie. On okazał się bardziej uzdolniony, niż się spodziewaliśmy. Na udeptanej ziemi bez tej parodii sądu zmiażdżyłbym go bez wysiłku. Jego głowa zostałaby zatknięta na pice pod warownią, żeby wszyscy mogli ją oglądać. Rzeczywiście. Myślę, że to ty nie rozumiesz, Lorn. Bump. Ember zniszczony, czas zmarnowany na ten sąd. Zaufałem ci, Torio. Zbirów takich jak Lorn są na ulicach Laskanu setki, tysiące. Ale ty... Mistrzu Gariusie, ten, którego szukamy, nadal ma okruchy. Są w jego posiadaniu. Wciąż możemy je zdobyć. Powiedz mi, co mam zrobić, a uczynię to. Zrobić? Masz nie robić nic i nic nie mówić. Zwłaszcza naszemu sprzymierzeńcowi. Okruchy są poza moim zasięgiem na razie. Lecz mam już prawie wszystko, czego potrzeba do rytuału. A gdy się odbędzie, nie będę już potrzebować naszego sprzymierzeńca. Nie będę potrzebować nikogo. Odejdź, Torio. Tak jest, mistrzu Gariusie. Mam dla ciebie wiadomość do tego całego Aldanona. Od Aldanona? Czekaj, chcę pójść i gadał coś, jakim Srebrny Okruch powiedział, że musi... i z tą porozmawiać. Kiedy to było? 2 dni temu doprowadzić do ciebie dostęp, zwali kapłani i nie puścili, więc lepiej... Czyli Galdanon powiedział, gdzie go znajdę, chyba w tej jego rezydencji, co w Czarny Stawie, tam nie wolno wchodzić dzieciakom. Lepiej złoż Aldanonowi wizytę. Przy okazji, co dostałem, jeżeli chodzi o ekwipunek? Weź mi to posortuj. Oj, chyba nic nie dostałem. Świetnie, co teraz? Dobra, pogadajmy z Kasavirem. Tak, mogę ci w czymś pomóc? Pogadajmy z Elani. Czegoś ci potrzeba? Pogadajmy z Kelgarem.
Co się dzieje? Tak. Czego chcesz? Pogadajmy z Grobnarem. Mogę ci jakoś pomóc? Dobra, i myślę, moi drodzy, że to byłoby na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.